Olimpijski, razem ze mną Kamilu, po raz drugi już się kłaniał tobie na tych igrzyskach i po raz drugi mam przyjemność się pytać, jakie te gorące myśli w tym momencie biegają po twojej głowie? Że takie trochę dziwne myśli, bo się zastanawiam, czy to się dzieje naprawdę, czy to po prostu mi się śni. Niesamowite. Ale nawywijałeś na tych igrzyskach, jesteś dopiero trzecim podwójnym mistrzem olimpijskim w historii, wcześniej przypomnijmy. Dokonali tego tylko Matti Nykänen w Calgary oraz dwa razy Simona Mann w Salt Lake City i Vancouver. Teraz ty. To jest super, to jest naprawdę niesamowite. Co się tutaj dzieje, ale tak naprawdę nie myślę o tym, że jestem trzeci w historii, czy któryś tam w historii. Tylko to, że no dzisiaj przy tych skokach, które oddałem, to jest w ogóle dla mnie szok, że w ogóle udało mi się wygrać te zawody, bo ten drugi to była katastrofa. No tak, bo dziś było nerwowo. Najpierw przerwana seria treningowa, potem opóźniony konkurs, ale ty, rozumiem, skakałeś ze spokojną głową, takim spokojem, który zapewnił ci tytuł na tej normalnej skoczni. Na pewno miałeś dużą przewagę nad rywalem. Czy nie do końca z takim spokojem. Dzisiaj to nerwowałem się i to dużo bardziej niż na normalnej skoczni. Ale na szczęście wszystko się dla mnie złożyło. Ja po prostu się starałem skakać normalnie, tak jak potrafię najlepiej. Popełniłem dzisiaj kilka błędów, zwłaszcza w tym drugim skoku, ale wygrałem zawody, cóż. Wolno mi. No właśnie, Kamilu, ten moment oczekiwania na werdykt dla nas trwał wieczność, a dla ciebie zapewne jeszcze dłużej. Dokładnie. Nie powinno się tak robić. Chyba chcą nam skrócić trochę życie.